zazwyczaj jest ktoś starszy, tak, no bo raczej z równolatkami tak nie, to wtedy kładziemy po raz w jeden policzek i trzy razy w drugi. Tak, to są takie ichniejsze właśnie, ichniejsze powitanie. Ogólnie dzieci zawsze całują rodziców w rękę. Ogólnie, proszę Państwa, jest to naród bardzo całuśny. No, nie będzie całował obcej kobiety, bo się nie znają, tak, ale... Tak, więc dzieci nie mają takich swoich... dzieci nie idą do kąta, tylko dzieci są razem z dorosłymi. I proszę Państwa, to tutaj bez żadnych podtekstów, tak, to są po prostu kumple, dobrzy przyjaciele, tak? W Maroku nie ma takiej możliwości, żeby mężczyzna... O, ze śmieciami jedzie przed nami, właśnie wszystko mu wylatuje z samochodu. I razem, a kobiety razem, tak? Z kolei parom mieszanym nie wypada się całować na ulicach, ani obciskiwać, to jest nieładne, tak? Także pary, małżeństwa tworzą w pewnym stopniu dystans. A na przykład kumple, przyjaciele, przyjaciół. Niestety, proszę Państwa, król nie chce być całowany, że nie chce się dać całować w tą rękę. A drudzy twierdzą, że może tak powinien zachowywać się. Jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, to tak jak Państwu tam tłumaczyłam, one są do pewnego momentu cały czas, kiedy i jak się mają zachować, w jakiś sposób. Tak. Tak, żeby miała rumianę z jednej, z drugiej strony, tak, także niestety, drogie panie, dziewczyna nie może oddać, bo jak dziewczyna zacznie szczypać mężczyznę, a nie daj Boże jeszcze w towarzystwie męskim, dać i po rękach poszczypać, i wszędzie poszczypać, tak, i ogólnie to jest dobrze przyjęte, w dobrym tonie, tak. Mało tego, to pomijając to, że oni mówią do tych swoich kobiet, ty gazelo moja, tak, to jeszcze zapomnijcie, drogie panie, że dostaniecie jakieś kwiatki tutaj. Kwiatki absolutnie. Jeszcze możecie być nazwane figami, w razie czego, tak? Żadne misie i tutaj kotki absolutnie nie obowiązują, bo to jest w ogóle niezrozumiałe, tak? Tym bardziej słoneczne. Jak ktoś się interesuje religią, w ogóle wyznawcami wiary mojżeszowej, tak? Kulturą żydowską, ponieważ nazywa się Tinrir, to tam nie ma znaczenia, jak się nazywa Tinrir, ale tutaj do 47 roku ubiegłego wieku było takie królestwo żydowskie. Bardzo dużo Żydów, którzy wyjechali, jak się utworzyło państwo Izrael. Jest bardzo dobry film dokumentalny, normalnie można znaleźć w internecie, pod tytułem Tinrir Jeruzalem. Tak, i Żydzi się wypowiadają manami. I mówią o nich nasi przyjaciele muzułmanie, tak? Bo tutaj nie było żadnych konfliktów na tle religijnych, żadnych, tak? Oczywiście Żydzi dostali obywatelstwo marokańskie, większość z nich wracają do Maroka, bo tutaj są pielgrzymki do grobowców rabinów, odwiedzają swoich znajomych muzułmanów, tak? Uczyli się w szkołach, słuchajcie, fajne są takie rzeczy, bo na przykład jak nauczyciel uczył ich arabskiego, tych Żydów małych, tak? To na przykład jak pisali alfabet, te literki, nie wiem, że ta kaligrafia jest taka dość trudna, ale też no, trzeba mieć dużo cierpliwości, no to dzieciom dawano miód, żeby pisały miodem, tak? I one potem zlizywały te literki napisane miodem. Także bardzo fajne rzeczy się działy. Ze wszystkim przetwarzaniem czegoś i sprzedażą z zyskiem, tak na przykład biżuterii. No i też przecież, moi drodzy, muzykę. Jakby się kto zagłębił w muzykę marokańską, to ma korzenie sefardyjskie, też potem w XVI wieku tutaj było dużo Żydów z Hiszpanii, tak? No i na odwrót, wszystko się zmieszało. I jedzenie, i muzyka, i niektóre słowa. Dobrze, i tutaj za miastem jeszcze będzie okazja zobaczyć, bo jak budują osiedla w Maroku, to oczywiście są zaraz strajki, tak, bo budują na ziemiach plemion, ponieważ wszystkie ziemie należały kiedyś do plemion. Ich to nie są w stanie ich odzyskać, no i na tych ziemiach budują osiedla. Nie to, żeby dać mieszkanie komuś, tak, tylko że po prostu trzeba sobie kupić prąd, a potem nie ma przez 2 lata długo nic, a potem dopiero domy stawiają.
No i teraz właśnie zrobimy taki półgodzinny. Leonie Dades, czyli znowu wjeżdżamy na szlak Tysiąca Kasp. I ta rzeka po lewej stronie to jest rzeka, którą znamy, bo to jest rzeka Dra. Tylko tutaj na tym odcinku nazywa się Dades, bo jest taki zwyczaj w Maroku, że w danym rejonie koryto przyjmuje nazwę danego rejonu. Więc tutaj jest akurat Dades, ale to jest ta rzeka, którą już mijaliśmy i będzie nam... Dobrze, i teraz proszę Państwa Dades. Skąd się wzięła nazwa? Znaczy tutaj po pierwsze, jeżeli chodzi o architekturę, to już nie zobaczymy, proszę Państwa, długo tej wody nie było. W pewnym momencie już wieczorem tak znużenie rozbili obozowisko z nadzieją, że może chodziło im to tutaj jest woda, tak? Więc Dades oznacza to tu woda. Po lewej stronie cały czas będzie rzeka Dra. Ona będzie miała dopływy z prawej strony. Pokażę Państwu, będziemy widzieć, rosną krzewy różane i tylko tutaj w Maroku, nigdzie indziej. Mam na myśli tą różę damasceńską. Ona rośnie na krzewach, to nie jest taka pojedyncza łodyga. I tym się charakteryzuje, że ma taką malusieńką główkę, malusieńki kwiatek, tak oczywiście koloru różowego, więc czasami należy znaleźć takie zasuszone, bo o tej porze roku oczywiście nie można ich znaleźć. Mało tego, pocieszę Państwa, że nie martwcie się, bo ona co prawda kwitnie w pierwszej połowie maja, wtedy jest szansa zobaczyć tam różę na żywo, ale to jest taki krótki okres kwitnięcia, to jest zaledwie parę o tydzień do dwóch tygodni i ona od razu jest zbierana. Tak więc pomimo tego, że to nie są takie pola różane, tylko elamie, ponieważ róża jest symbolem łez proroka. A było to tak, czyli Mahomet. A było to tak, że dawno, dawno temu, w tym VI wieku naszej ery, tak ponoć pewnego dnia Mahomet bardzo zniechęcony, bo on cały czas walczył, tak? On miał mnóstwo wrogów. Nie chcieli tej religii jednego Boga, oni woleli czcić swoje bóstwa.
no, usiadł gdzieś na pustyni, prawda, i po prostu zapłakał takimi rzewnymi łzami. No i z tych łez wyrosły róże. Oczywiście w Maroku to były róże damasceńskie. Żadne inne. Jakkolwiek wedle kultury tubylców, to jest ciekawe, tak zapach różany odgania złe moce. Proszę Państwa, coś w tym jest, ja proponuję potrenować, tak, bo po to też jest ta wycieczka, żeby coś z tej kultury przejąć. Bo faktycznie jak człowiek się wysmaruje rano zapachem różanym, to jakoś tak inaczej ten dzień mija niż zazwyczaj. Oni święcie wierzą w to, że róża odgania złe duchy. Ja się śmieję, że to jest w ogóle święta, no i często są tańsze. Tak? Więc jak komuś zależy na jakości, to ja może nie powinnam tak. Czy jak się Państwo nastawiacie na zakupy w zielarniach, to tam wszystko, co jest najlepsze, to są przyprawy, one są rewelacyjne. Nie, uważam, że nie, chociaż tutaj też są takie balsamy migdałowe, one są też bardzo fajne, także to już od Państwa zależy, tak? Bo tutaj jest kluczowe. Tak? To są takie najpopularniejsze rzeczy, które tutaj są robione w Maroku. I one pochodzą tylko i wyłącznie z tych rejonów, jeżeli mają być prawdziwe, tak? Więc z tego rejonu tysiąca. Ten cały zbiór róży damasceńskiej, że jest święto. Tym razem dwóch najlepiej się reprezentuje i w cudzysłowie udaje, prawda, czy róże, czy pszczółki, no to dostaje od burmistrza kosz produktów różanych, burmistrza miasta tutaj. Damasceńska, tak, oczywiście trzeba mieć niezłą wyobraźnię. Nie pokażę Państwu tą różę, ona będzie na rondzie. Ale czasami jak ją zatrzymujemy na przerwę techniczną, to tam... Wiemy, że ta mięta się unosi wszędzie, dodawana do herbaty, czy suszona, czy świeża. I też jak się pytacie o te herbaty miętowe, to one są też w zielarniach zapakowane. Migdał nie tylko jako artykuł spożywczy, ale też właśnie jako kremy migdałowe, balsamy migdałowe, olejki migdałowe, tak? Także to też jest, jak ktoś jeszcze szuka inspiracji na pomysły, na prezenty marokańskie. Jeszcze będzie jedna po prawej. Już lepiej wygląda, jak jest w tym, to dużo bardziej.